Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, no tak jak się należało spodziewać, zero konkretnych jakichś argumentów, odpowiedzi, prawda, tylko tak, ale w tym całym gąszczu miernoty protestanckiej wybrał takie trzy fragmenty, trzy wpisy w wykonaniu pani Izabeli mi przyszły do głowy, które pokazują po prostu, jak można być obłąkanym w myśleniu. Przypuszczam, że pani Izabela, że to, co pani pisze, to nawet pani nie myśli o tym, co pisze, tylko po prostu to jest taka prawda wymyślana na prędce, znaczy taka pseudoprawda wymyślana na prędce po to, żeby tylko nie uznać prawdy katolickiej. Pierwszym takim wpisem, ja nie mogę czytać teraz, bo miałem krople od okulisty i przez 5 godzin mam, nie mogę czytać z bliska, tak? Ale pamiętam treść, jak coś, to może jutro się do nich odniesiemy, żeby przeczytać, tak? Pierwszą treścią pani Izabela, jaką się pani popisała, no to jest to, że porównała pani, w końcu pani odpowiedziała, jaki to jest grzech. Maryja, czy nie definiuje pani grzechu, tylko pani porównuje tutaj Maryję do Piotra, że ta nagana Jezusa Maryi to była taka jak tą, którą Jezus udzielił Piotrowi. No to proszę pani, no to jest szyderstwo, bluźnierstwo przeciwko Chrystusowi, bo święty Piotr, mówiąc panie, to nigdy na ciebie nie przyjdzie, wystąpił otwarcie przeciwko celowi, w jakim Chrystus przyszedł na ziemię. Właśnie przyszedł po to, żeby umrzeć, żeby cierpieć, umrzeć i zmartwychwstać ku naszemu zbawieniu. Więc święty Piotr faktycznie był zawadą w boskim zamyśle. I święty Piotr został mocno zrugany przez Chrystusa. Zejdź mi z oczu, szatanie, gdyż jesteś mi zawadą. Myślisz po ludzku, a nie po bożemu. Prawda? I teraz proszę zauważyć, gdyby te dwie reakcje Jezusa. Piotra koryguje, znaczy mocno gani, zejdź mi z oczu, szatanie. Natomiast Maryja mówi do Jezusa, synu, nie ma, jemierz wina, tak? I teraz, jeżeli to jest to samo, to Jezus powinien powiedzieć Maryi, ty diablico, zejdź mi z oczu, bo mi się tutaj właśnie myślisz po szatańsku, po diabelsku, więc zejdź mi z oczu, diablico, tak? Czy tak mówi? Nie. Przychyla się do jej prośby, znaczy nawet nie prośby, tylko przychyla się do jej apelu. Wysłuchuje ją, że nie mają już wina, tak? I spełnia cud. Natomiast Piotra gani, czyli Maryję wysłuchuje, przystaje na nią, a Piotra gani. A pani Izabela mówi, że to jest to samo, więc gdyby było to samo i Jezus, tak jak przysłużył się Maryi, wysłuchał Maryi, powinien wysłuchać też Piotra, czyli nie umierać na krzyżu, tak? No właśnie to są takie absurdy pani Izabeli. Tam jest trochę laików pod tym, więc protestantów, tak? Więc porównywanie tych dwóch scen ze sobą jest po prostu skrajnie absurdalne. Bezrefleksyjne, po prostu odlot totalny, tak? Maryja w Kanie Galilejskiej i tam jest napisane też kolejny, bo to wejdziemy w drugi wątek, tylko Bóg dokonuje cudów, tylko Bóg i tak dalej. Ojej, tak, a czy kiedykolwiek ja powiedziałem albo Kościół, że Maryja dokonała cudów w Kanie Galilejskiej? Nie. Cudu dokonał Chrystus, swoją chwałę objawił Chrystus, uwierzyli w Chrystusa jego uczniowie, nie w Maryję, tylko w Chrystusa. A za tym wszystkim stoi po prostu Maryja, która mówi, synu, nie mają już wody. Jezus mówi, czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Nie nadeszła jeszcze moja godzina. Czyli z poniedziałku, jak miał w planie na poniedziałek rozpocząć swoją publiczną działalność, to przez wzgląd na głos swojej matki przyspieszył na sobotę. Nie nadeszła jeszcze moja godzina. Ale zrobił to przez wzgląd na Maryję. Tak, można powiedzieć, Maryja zmieniła plany, namieszała Bogu w kalendarzu. Prawda? I tam tylko Bóg dokonuje cudów, tak, ale dokonuje je zawsze, prawda,
przez ludzi, tak? Jak jest w Dziejach Apostolskich z paralitykiem w bramie. Kto mu powiedział wstań? No to chyba święty Piotr mu powiedział, to co mogę ci, dam ci to, co ci mogę dać, wstawaj, nie? On wstał i poszedł, nie? Czyli Jezus dokonał cudu, w imię Pana mówię ci wstań. Jezus dokonał cudu, ale za pośrednictwem Piotra, za pośrednictwem apostołów dokonywał cudu, uzdrawiał, prawda? A więc jest pośrednictwo? Jest. Więc tak jak Jezus dokonał cudu w Kanie Galilejskiej z udziałem Maryi i tak jak apostołowie nie dokonywali cudu własną mocą, tylko w imieniu Chrystusa. Ludzie wielbili Boga, a nie apostołów, tak? Więc ludzie zaczynali wierzyć w Chrystusa, a nie w apostołów, prawda? Więc człowiek jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Bóg po prostu tak ustanowił, że współpracuje z człowiekiem, tak? Taki idiotyczny też wpisy są, że pani Izabela mnie pyta, kto dał życie mojemu synowi? No to odpowiedź jest krótka. Bóg mu je dał przeze mnie, za pośrednictwem moim i mojej żony. Bo tak się przekazuje życie, że Bóg je przekazuje za pośrednictwem współżycia między mężem a kobietą, tak? Cielesne współżycie jest. I za tym pośrednictwem tego rodzi się każdy człowiek, w tym i mój syn. Pani Izabelo, nie wiem, czy pani się urodziła z cielesnego współżycia pani i rodziców, czy może powstała pani w wyniku właśnie jakiegoś duchowego aktu woli, jakiś niebiański bocian panią przyniósł na ziemię. Bo skoro tak, to by może potwierdzało właśnie tezę tego duchowego kościoła, w którym są członkowie właśnie, którzy nie z cielesnego współżycia się zrodzili, tylko właśnie Bóg ich powołał jakimś nadprzyrodzonym aktem woli, pomijając rodziców, prawda? I jakichś bocianych poprzynosiły na ziemię. No, i to jest właśnie tak przeduchowiony kościół, którego my nigdy nie zrozumiemy, bo urodziliśmy się z cielesnego współżycia, a oni są właśnie z jakiegoś duchowego aktu woli. No, takie to są absurdy, prawda? Proszę Pani, Bóg współpracuje z człowiekiem. Bóg człowieka stworzył bez nas, ale nie może go zbawić. Człowiek się nie zbawi bez współpracy z Bogiem i Bóg nas nie zbawi bez współpracy z człowiekiem. Prawda? I to nie jest, że Bóg jest słaby, tylko w swej wszechmocy, wszechwiedzy i nieskończonej mądrości właśnie tak zadecydował, żeby człowiek miał udział w tej współpracy w zamyśle Bożym. Ja uczestniczę w boskiej w boskim przekazywaniu życia, tak, razem z żoną. I każdy, który choć troszkę myśli i wierzy w Boga, to wie, że jeśli się dziecko rodzi, to jest to dar Boży, ale ono się rodzi w wyniku właśnie współpracy Boga z człowiekiem, bo dziecko się nie urodzi, jeśli kobieta z mężczyzną nie będą się zbliżać do siebie. No chyba to jest proste, Pani Izabelo. Tak? No właśnie, więc Bóg daje życie, bo jest wiele par, które się o nie starają, a są bezdzietne. Więc człowiek może się starać, jeśli Bóg nie da życia, to nic z tego nie wyjdzie. Jeśli Bóg da życie, to je daje przez właśnie cielesne współżycie. I podejrzewam, Pani Izabelę, że jednak Pani rodzice współżyli, dlatego Pani jest na tym świecie. Więc Bóg współpracuje, robi cuda przez ludzi, odpowiada na prośby ludzi i tak jak w przypadku Kany, odpowiada na głos swojej matki. Kolejnym absurdem, jaki jest, Pani Izabelo, to, że Pani pisze, że ani Maryja, ani apostołowie nie wypełniali woli Bożej, zanim nie przyszedł Duch Święty. No jest to absurdalny absurd. Dlaczego? Ponieważ Maryja właśnie wypełniła wolę Bożą, zanim Jezus się począł, tak? Kiedy odpowiedziała aniołowi, oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twojego. Wypełniła wtedy wolę Bożą, czy nie? Nie klepnęła jeszcze formułki Jezu ratuj, Jezu zbaw mnie, bo jeszcze go nie było, jeszcze się nawet nie począł. A jaka jest wola Ojca? Aby uwierzyć w tego, w którego On posłał, tak?
A więc Maryja jeszcze, przyjęcie wiary to jest uznanie Jezusa jako Pana, nie? A jak mogła Maryja wyznać Jezusa jako Pana, jak Jezus jeszcze nawet nie począł w jej łonie, tak? To co, to jak padła, prawda, ta jej odpowiedź, że to ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twojego, to wypełniła tu wolę Bożą, czy dalej była szatańskim, prawda, w szatańskim stylu życia? No jak się Pani wydaje, Pani Izabelo? Poza tym, jak Maryja przyszła do Elżbiety, Elżbieta jej mówi: błogosławiona jesteś, ponieważ uwierzyłaś w słowa powiedziane Ci od Pana. To skoro uwierzyła Bogu, to jak to było, Pani Izabelo? Wypełniła wolę Bożą, przyjmując wiarę w Słowo Boże, czy nie wypełniła? A kiedy było zesłanie Ducha Świętego? No ponad 30 lat od tych wydarzeń, tak? Tak samo apostołowie nie wypełniali woli Jezusa, kiedy Chrystus, chodząc nad Jeziorem Galilejskim, ich powoływał po imieniu: pójdź za mną. Oni zostawiali wszystko i poszli za mną. To jednak słuchając głosu Chrystusa, idąc za Nim, to chyba jednak wypełnili Jego wolę, nie? Bo wolą Bożą było, żeby Piotr, Jakub, Jan, Andrzej poszli za Nim, tak? A więc oni rzucili wszystko i poszli, a więc wypełnili wolę Bożą, czy nie? Wypełnili apostołowie wolę Bożą przed zesłaniem Ducha Świętego, kiedy Jezus Chrystus dał im moc odpuszczania duchów, moc wyrzucania złych duchów, moc uzdrawiania, prawda, i posłał im głosić o Królestwie Bożym, to wypełniali wtedy wolę Bożą, czy nie? Oczywiście, że wypełniali, bo poszli, głosili i uzdrawiali i wyrzucali złe ducha, więc wypełnili wolę Bożą, Pani Izabelo, zanim Duch Święty został dany jeszcze w Starym Przymierzu według Was, tak? No bo Wasze brednie głoszą, że to było jeszcze Stare Przymierze. No ale to trzeba być po prostu homo luterusem. Panie Izabelo, ja nie wiem, czy Pani rozumie to, czy protestanci w ogóle cokolwiek rozumieją z tego, co tu jest mówione i pisane. No jeśli nie, no to właśnie, no, najwyższe IQ homo luterusa nie przerasta nawet niskiego IQ homo sapiensa. Prawda, stąd i taka przepaść jest. Bo Wasze 100, homo luterusa 100, no to u homo sapiensa to oscyluje między 5 a 10, prawda? Czyli po prostu wasze maksimum to jest nasze kanał, można powiedzieć. Ale no, trzeba to mówić, bo może ktoś w końcu przebije się przez ten, przez tą magiczną granicę między homo luterusem a homo sapiensem i zacznie myśleć, bo to, co tu jest wypisywane, i zobaczmy, poruszamy od kilku dni temat Kany Galilejskiej, jakie bzdury tu się powypisywuje. Nie potrafią powiedzieć, na czym polega grzech Maryi, nie potrafią odpowiedzieć, za co Chrystus ją gani, dlaczego Chrystus uczestniczy w grzechu, bo jeśli ją gani, prawda, za coś i przystaje na to, no to grzeszy, tak? No właśnie, no to jest wasze bożyszcze, które powstaje w wyniku waszego opętania i uchynięcia umysłowego. No i z tą wolą Bożą, no to no ludzie kochani, no wola Boża oczywiście, ona się spełnia, ale Bóg współpracuje z człowiekiem. No Bóg współpracuje z człowiekiem, Bóg realizuje swoje dzieła, posługując się ludźmi. Taki był jego odwieczny zamysł, tak zamierzył i tak jest. I z tym nie można dyskutować. No jak Bóg wyprowadzić Izraela? Jak go wyprowadził? Przez Mojżesza, Aarona, tak? A więc przez ludzi. Jezus jak założył Kościół? Na ludziach i przez ludzi. Kościół jest budowany na fundamencie apostołów, tak? Jeśli Kościół Chrystusowy istnieje, to istnieje dzięki wytrwałości apostołów i dzięki wytrwałości wszystkich ich następców przez 2000 lat. I my dzięki nim wierzymy, czyli za pośrednictwem ludzi. Tak? Arkę, czy przymierze o niezatopieniu ludzkości zawarł przez pośrednictwo Noego, tak? No właśnie, więc Bóg współpracuje z człowiekiem i musi się to uznać. Więc
Elena jest brincando el trampolín y yo tengo que comer no comida. Mm. Está por yeah, poner chiquitina, por favor. Ahorita. Więc po prostu takie bzdury mogą wymyślać tylko protestanci, to przypuszczam, że to są takie po prostu wpisy, żeby tylko zanegować, nawet nie myślą ludzie, żeby czy pani Izabela, czy pani myśli nad tym, co pisze, no mnie się wydaje, że pani nie myśli, a jeśli no, faktycznie są to to, co pani pisze, jest owocem pani głębokiego przemyślenia, to ja naprawdę radziłbym pani iść do egzorcysty, iść do, nie wiem, zmierzyć sobie, nie wiem, po prostu na to chyba już nie ma recepty poza egzorcystą. Pozdrawiam was i wszystkich tych, niech się zastanowią, co lajkują pod tymi wpisami. Bo to jest po prostu obraza ludzkiego umysłu, już nie mówiąc o boskim intelekcie. Pozdrawiam.